Siemano, z tej strony Hiorz, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Standard Alliance, ze mną jest... Dupa. Masz tu, przysyło. A żeś k***a pierdę zapodał, o Jezus. Świetna robota. Uratowaliśmy cię, uratowaliście ich. Masz ciekawy charakter, macie ciekawy charakter. Myślę, że polubilibyście mojego przyjaciela, architekta. I udałoby wam się poruszyć kilka interesujących tematów. Dobra, muszę w liczbie pojedynczej czytać, bo tak mi się źle czyta. Znajdziesz go przy brzegu, w okolicach domu Drwala. Do zobaczenia. Aha. Wiem, gdzie możemy go spotkać. Odebrałeś wszystko? Tak. Kolejny poprzedni odcinek u Bartka i kolejny też będzie u Bartka. Lecimy sobie do naszego tutaj wskazanego ziomka. Tak. Chodź, musimy iść aż, kurde, do Trwala, jakieś ponad, kurde, 600 metrów około. Opa. Więc praktycznie całego Thunder Islanda poprzek będziemy musieli przejść, ale to jest nic. Tam będziemy musieli kogoś poszukać. Czekaj, jak on się tam nazywał? Architekt. Architekta, dobra. Tak, przejdziemy, to będziemy na tym głównym rynku na Thunderze, tak? Tak, będziemy to na rynku. Na mapie sobie zobaczymy jeszcze dokładniej. Dobra, ja powiem ci tak, ja myślę, że na mapie i tak chyba nie będzie architekta, tak, sprawdziłem, na mapie nie ma architekta, więc będziemy musieli go sami znaleźć, ale to nic, chodzi. Łapanie. Chodź. No to lecę za tobą. A to Drwale jest tutaj niedaleko, więc tak jak on powiedział, musi być przy wodzie, więc gdzieś będzie z lewej strony od chaty Drwala. Więc ja go tutaj normalnie wyczoję, zaraz. Bartek, nawigacja. Normalnie lepsza od Google Maps. To zawsze nie znajdziecie. Dokładnie, tylko jeszcze brakuje mu aplikacji, żeby was kierował. Skręć w prawo. Do 10 metrów proszę skręcić w prawo. Coś takiego. Jesteś na miejscu. Co znajduje się po lewej stronie? Dokładnie. Dziękuję. Ale, tak głos, ale głos akurat masz dobry. Do tego. Tak by było. Dobra, teraz musimy się, Radku, skupić. On to mówił, że to będzie chyba przy wodzie. Jeszcze raz przeczytajmy. Znajdziesz go przy brzegu w okolicach Tombu Drwala. Brzeg jest tutaj, z tego co widzimy. Więc musimy szukać koło właśnie brzegu. Jest tam jakaś, kurde, wieża, ale to nie to. To nie będzie to na pewno. Dobra. Trzeba stać się tutaj rozglądać, bo może być taka sytuacja po prostu, że on gdzieś tutaj będzie, jego doma gdzieś tutaj koło lasku. A nie chcemy go też tutaj zgubić. O, i mamy, znaleźliśmy. O, dobra, w sumie to ty znalazłeś. Tutaj jest jeszcze, nie no, znaleźliśmy. O, jest architekt. Jest, dobra, siema, dobra. Kurczę, witam. Piękna prawda, nazywam się Mary. O kim mówię? O mojej Lodzi oczywiście. Lodzia? Kurwa. Dzień chłopaka, nie? Środa i nie powiem co dalej. Będzie to najszybsza łódź w historii morskiej żeglugi. Pracuję nad nią od wielu lat. Połączyłem najnowsze zdobycze technologii i za kilka lat przepłynę nią cały świat. Przepłynę nią cały świat, dokładnie. Mamy 539 punktów doświadczenia teraz. Pomożesz mi w zbudowaniu? Tak. Potrzebuję 54 sztuki drewna. Przyznam się, uważam. Będę do zgodnie wdzięczny, powodzenia. To mamy tylko mustak drewna, no ale źle to. O, i nawet już mam zebrane 44, ty tu łap połowę. O, ja mam 22. Ale to dębowe musimy drewno, to lecimy to na... A ty masz dębowe? No ja mam dębowe, bo tylko dębowe można. Dobra, ty masz 22, tak? Tak, ja mam 22. To już będziemy mieli po połowie mniej więcej.
Kurde, już pół zadania wykonane prawie, że kurde, bele. On musimy teraz iść chyba na survival górzysty, tak, Wiesz prawie co, ja górzysty. mam tego, Survival. ja mam set home'a tego, tam gdzie A, są no to. dębowe. Napiszcie ogólnie, jak wam się tego podoba seryjka, powrót do takiej seryjki. Zaczęliśmy w innym stylu ja i Bartek, ale zwieńczymy w jednym. Więc myślę, że Tak. wam się spodoba takie coś. I napiszcie, co możemy robić lepiej, bądź co można poprawić. Co byście też wy chcieli. I napiszcie, co robić z pobocznymi misjami, czy sobie... czy robić co niektóre na odcinkach, czy wszystkie mamy sami sobie robić. Bo w sumie to też nas ciekawi. Niektóre też możemy w sumie sobie po odcinku robić, a niektóre na odcinkach. Dokładnie, dokładnie. Myślę, że to też będzie fajna forma. Możecie też powiedzieć, jak wam się podoba wstawanie odcinków, bo też raz jest do mnie, raz jest do Bartka, więc gdzieś tak staramy się też tak to wstawać raz Bartek, potem Unormować ja. to. W taki może sposób powiem. Powiem ci, że kurde ciężko mi znaleźć drewno. A to wiesz co, to już za ciebie nawet nazbieram, bo ja już swoje zebrałem. Ty ile masz? 45, 46, 47, 48, 49, 50. No to o, to chłopie, to ja już, to będziemy mieli, dobra, to lecimy na Thunder Island. Od ostatniej nagrywki, co żeśmy nagrywali jeszcze przed tą przerwą, to dodali tego, takie kierunki na przykład, jak można na drzewach na przykład, co niektórych No, drzewa i tak dalej, to jest fajne. O tym mówię. Czego nie było na początku i ciężko było się w ogóle gdzieś, wiesz, połapać. Tak, połapać. Ale teraz to akurat teraz jest spotkałem. kozak. No, ogólnie to kurde powiem ci, że ja akurat orientację w terenie bardzo dobrą. Kurde. Orientację w terenie mam bardzo dobrą, to tak, no. To sobie poradzimy. Dobra. Dobra, architekt. Już biegnę, biegnę. Zostaliśmy expa. Dziękuję. To na pewno przyspieszy budowę mojego ukochanego statku. Czy widzisz na horyzoncie to, co ja? Czekaj. Nic nie widzę. Ni hu hu. Czy to wikingowie? Nie mam pojęcia. Nie wierzę. Szybko! Biegnij do burmistrza. Oni nadciągają. Wikingowie nadciągają. On ma jakieś zwidy, on potrzebuje okulary, no ale mu nie mogę dać. To robimy na moim odcinku. O, to jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli wam się odcinek mój spodobał, to zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, udostępnijcie. Na moim tyłku, co? Sub musi być. Do Bartka też. I zapraszam... Nie, na moim tyłku będzie sub teraz. I muszą kliknąć. Dokładnie, dokładnie. I ode mnie to tyle, widzimy się na odcinku Bartka, tam zobaczymy co zrobić, żeby wikingów wywalić stąd. Ode mnie to tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach i cześć. Cześć.